Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj Zodiak. Kolejna w sumie część jego naprawy. Natomiast tak, co tu może być? Co tu może być zepsutego? Otóż mamy niską amplitudę przy wysokich częstotliwościach. Znaczy dla MC wysokich częstotliwościach. Sobie wyłączę tą rozrzutownicę i wyłączę sobie oscyloskop, żeby było trochę lepiej słychać. No i tak, tutaj na wyjściu, to jest wyjście z przezmacniacza, a jednocześnie wejście na blok mocy, w sensie tutaj na stopień różnicowy, akurat na ostatni stopień, który w sumie wzmacnia na, odpowiada za wzmocnienie napięciowe. Tak, nie jest to wina w potencjometrach, bo są już nowe. Tranzystor jest już nowy, natomiast tak, na rezystorze 3.3.1 i na 3.3.3 były ok amplitudy i w lewym i w prawym kanale. Później 3.4.5 już nie pamiętam, musiałbym jeszcze raz zmierzyć. W sensie zrobiłbym bym może taką tabelkę, gdzie bym napisał może poziomy napięć i byłoby to wszystko jakoś łatwiej w sumie zestawić. Natomiast jak jest rezystor 3.5.3, to też powinien być sygnał, a tutaj nie ma. I jest tak, że na R354, czyli tutaj, jest sygnał, jest poziom duży, natomiast tutaj mam zaledwie, tutaj na tym rezystorze mam zaledwie kilka, tam chyba było 12 mV. Tak więc tak, co tu się może dziać? Tutaj może dziać następująca rzecz, że na przykład ten kondensator i ten kondensator i ten rezystor w ogóle zbierają wszystko do masy i na przykład nic nie wychodzi z tego punktu typu na przykład to jest warte w ogóle do masy albo gdzieś któraś ścieżka jest gdzieś zwarta albo któryś element jest uszkodzony. Stawiałbym raczej na ścieżkę niż na element, bo tak, C331 muszę sobie zobaczyć jego polaryzację, w jaki sposób on powinien być podłączony i jak jest. Starałem się raczej zamieniać elektrolity tak, żeby było to dobrze, w sensie tak jak było wlutowane. Mogłem się też pomylić, więc musiałem sobie zobaczyć, gdzie idzie plus tego, a gdzie minus. Dalej, jak nie elektroli 10 mikro, to może ten kondensator, który tutaj sobie kompensuje poza kolektor. 47 pico to raczej, żeby się nie wzbudzała. Żeby się nie wzbudzał ten stopień. No, ewentualnie to nano tutaj. 337 on jest bodajże, albo to nano 339. Natomiast tak, 339 jest wymieniony, to jest ten. 337, to gdzieś go zaraz tam znajdę. To powinien być 1,5 nano. Więc tamten 338 też jest 1,5 nano. Tak, więc 337 to będzie ten, nie? 337 gdzieś był, gdzieś tam sobie 337, no zaraz go gdzieś znajdę. Tu jest 308 C314 320 319. Brak połączenia z internetem. Tu jest nie to. Tu jest 337. I on jest. W sumie to jego nie ma. To jest dobre, że jego nie ma. A powinien być, więc możemy go wlutować. I powinno to wtedy ruszyć. Chyba trzeba go wlutować, bo go nie ma. I faktycznie to może powodować to, że po prostu nie mam wysokich. W sensie, że po prostu wysokie przy danej częstotliwości, dosyć niskie, bo tam przy kilkunastu kiloherców giną. Więc wlutuję tego 337 i zobaczymy, czy mi ruszy blok mocy, czy się, znaczy przezmacnia, czy się kompletnie to wysypie. Ok, tak więc rozlutownica do rozlutowania, wyłączyć sieci i 1,5 nano tu mam jeszcze. Więc wsadzę tego 337, bo go nie było. I zobaczymy, czy mi ruszy. Mam nadzieję, że wreszcie tak, bo kurde, tutaj wszystkie rzeczy powinny być ok. Ciekawy jestem, w fabryce nie dali, nie wiem, zapomnieli. Może w jednym dali, w jednym nie wiem. Też to jest sprzęt w sumie klasy popularnej, więc, no ale nie, no, z niesprawnego by chyba nie sprzedali.
Nie wiem. Dobra, zweryfikuję to, wlutowując ten kondensator i odpalając od nowa wszystko już ładnie podłączone na przebiegach. Aha, jeszcze tak, nie korzystam teraz z FY, w sumie tutaj mogę go wyłączyć, bo w sumie puściłem sobie sygnał szerzej z kompa. Idzie tak, że tu jest odbiornik, znaczy nadajnik Bluetooth, tu jest odbiorniczek zasilany z USB i tu sobie idzie DIN-em, w sensie jack 3,5 do DIN-a 5. I teraz akurat sobie korzystam z 13. Korzystam czasami, jak jestem gdzieś na wyjeździe, nie mam dostępu do generatora, sobie muszę na przykład sprawdzić jakiś wzmacniacz, czy tam kaseciak przed zakupem, czy to w ogóle działa, to polecam stronkę 13.com/generator. Odbity całkiem niezły, więc ten. Ewentualnie jest też jeszcze taka apka, jakiś tam ton generator, czy tam sweep, czy coś. Więc ogólnie te generatory z karty dźwiękowej są takie do takiego powierzchownego sprawdzenia, tak do takiego lepszego, to K97 może nie, ale taki na FY to już jest trochę lepiej, więc ogólnie polecam sobie zakupić, można coś takiego. Do strojenia to może raczej K97, no bo tu by trzeba było na harmonicznej lecieć. W sumie są nawet filmy w internecie, jak to się robi. Ale raczej UKF tym się robi, a tym się robi jakąś taką radiówę. W sensie wzmacniacze, jakieś tam MC, a tor radiowy to raczej się diagnozuje K97 i to w ogóle nie tylko wykorzystując go w generator, tylko już jako razem ze zestawienie, w sensie tego z oscyloskopem, to jak już wobuloskop w zasadzie się buduje. Okej, okay, tak więc dużo gadania, ale trzeba teraz wsadzić ten kondensator i zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że no to jest nic innego jak filtr, że po prostu będzie ok, nie będzie mi to tłumić. Jeżeli to wysokie, czy tylko zacznie je wzmacniać, ten ostatni właśnie stopień. Ok, dobra, no to lutuję. Ok, tak więc naprawiony ogółem jest Zodiak. Z rzeczy, które była faktycznie, w sensie nie było jej faktycznie, to był ten kondensator C327 OTT tutaj, który stanowi ten filtr razem tam z tym rezystorem i właśnie tym kondensatorem. No i on się znajdował, w sumie trzeba było go tutaj wrzutować, tego 337, to było 1,5 nano, które było gdzieś tutaj. No i ogółem wzmacniacz tam ruszył. Teraz jest blok mocy wysterowany na serio małą amplitudą, bo tu mam zaledwie dzielnik 10 mV i jak widać kanały, no tam fazowo się mogą trochę nie zgadzać, bo to jest wiadomo kalibracja, no oscyloskopu, tam sondy itp. itd. Natomiast to jest do przeżycia. Jeszcze mamy taki przebieg o bardzo małej amplitudzie i dużo syfów w tak zwanym eterze. Więc to może być poniekąd normalne. Też jeszcze mogę mieć nie do końca skalibrowane sondy, więc dlatego to przesunięcie fazowe może się pojawiać, a też nie doskonałość karty dźwiękowej tego programu itp. itd. Dużo składowych się na to może składać, ale tutaj sobie zobaczymy na przykład na 20 mV. Kanały mamy wręcz po prostu równe i to na tak małej amplitudzie, która wychodzi z przedwzmacniacza. Jeszcze nie mam jeszcze zrobionych nowych nakładek na potencjometry, więc muszę sobie tak radzić. Natomiast jak zjedziemy jeszcze troszeczkę niżej, to mamy po prostu wzmocnienie jest, rzecz mówiąc, jednakowe cały czas. To sobie jeszcze mam jeszcze dziennik 5 mV w sumie. Też będzie kompletny, jak to się nazywa, śnieg. Widać ten cały syf, który jest w eterze. Natomiast widać też to, że te kanały, troszeczkę wyżej dam, że te kanały są po prostu cały czas równe. Nieważne jaką, tutaj już nic nie widać, ale po prostu tu jest w sumie 0, tak pierwszy bieg, drugi bieg, trzeci, czwarty, piąty, przełożenie, szóste. No, po prostu jest równe są kanały od początku aż do końca, tu się pojawia to, Okej. Okay. No, tak więc jest ok. Zodiak chodzi tak jak powinien, więc złożę go. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, już ostatnia, która będzie do roboty. To jest gałka z Zodiaka. Jakby się ją wsadziło tutaj.
To po prostu ona jest za krótka. Ona się tu tutaj mi kończy, a potencjometr się dopiero tam zaczyna. Ponieważ nie ma... Ponieważ mam potencjometr za krótkimi osiami, no takie kupiłem, po prostu takie wsadzam do każdej unitry, a tu powinny być trochę dłuższe. Więc z jednej strony powinienem w sumie, żeby było oryginalnie, wstawić tu inne potencjometry, jeszcze inne, typu oryginalne telpody, tylko zregenerowane. Natomiast pójdę trochę na łatwiznę, więc zlecę kuzynowi druk 3D takich, no replik bardziej, takich gałek. Nie będą one takie same, natomiast chciałbym, żeby były względnie podobne. No i po prostu będą miały dłuższą ośkę, tak gdzieś centymetr dłuższą na pewno, albo i nawet, nie wiem, z półtorej. Centymetr by wystarczył. Tak więc centymetr dłuższe i... No i mam nadzieję, że będzie projekt skończony. No bo blok mocy jest ok, wszystko już jest ok, tylko kwestia właśnie tych gałek. No i co? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Był krótki, mam nadzieję, że trochę treści ciekawych zostało przekazanych. No i po raz pierwszy taka usterka, że coś takiego się działo. Generalnie nierówność kanałów wynikała w dużej mierze, jak zostawiałem jakieś sprzęty dopiero na diagnostykę, na przykład był tam krzem, miał jakąś betę małą, w sensie tranzystory, kondensatory elektrolityczne na przykład były wyschnięte, już ich parametry były szczerze dziwne i te przebiegi to też były dziwne. Więc ogółem no po prostu coś takiego, nie spodziewałem się, że tutaj będzie, raczej myślałem, że o stare potencjometry to coś tam. Okazało się, że to właśnie brak tego kondensatora powodował kompletne niedziałanie tego lewego kanału, w zasadzie to wycinanie powyżej tam 6 czy tam 8 kHz, już dokładnie nie pamiętam, ale po prostu wycinał wysokie kompletnie w jednym kanale i to właśnie z powodu braku tego kondensatora. Ciekawe doświadczenie, na pewno w przyszłości pomoże mi z zodiakami i też pewnie z innymi sprzętami. Okej, tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam na jakieś inne, zapraszam też do licytacji, bo jeszcze sprzęty są w licytacji, na przykład te elementy SL-ki, PMZ, jeszcze Radmor jest serii 51, taki, którego robiłem dosyć dawno temu, również jest na sprzedaż, więc zapraszam, można sobie licytować i mam nadzieję, że też no, później tymi sprzętami się cieszyć, a niektóre to trzeba naprawić, dopiero się nimi cieszyć. Tak więc pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Cześć!